Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Za nami 9. kolejka spotkań w Tauron Basket Lidze. Za te Koszalin mierzył się na własnym boisku z Rosą Radą. O tym, co się działo w tym meczu, w całej serii spotkań, a także w następnej kolejce spotkań, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim dzisiaj zawodnik AZS-u Koszalin, Szymon Szewczyk. Witam. Witam. Dobry wieczór Państwu. Mówiło się o tym spotkaniu, że to w jakiś sposób będzie pojedynek, który zobrazuje potencjał zespołu koszalińskiego. Tak naprawdę to Rosa w tej chwili jest taką, była do tego meczu taką rewelacją sezonu i można powiedzieć, że AZS ten egzamin zdał celująco. Mogę powiedzieć, że zdaliśmy go nawet bardzo celująco. Nikt tak naprawdę nie przypuszczał, że będziemy w stanie wejść w grudzień z bilansem 8-1. Do tego meczu Rosa miała najlepszą obronę w całej Ekstraklasie. Do, bym powiedział, 32 minuty meczu jednak to się sprawdzało, czy jednak statystyki nie kłamały. Na szczęście nasze i kibiców ostatnie 8 minut, tak jak je pokazaliśmy, zawzięta walka, w szczególności w obronie, gdzie bardzo dobrze funkcjonowała słaba strona tak zwana i Artur Mielczarek w szczególności. Plus do tego potem wykorzystywane trójki, czy przez Artura, czy Gorana Werbanca. Potem jeszcze Kiusia do tego dołączył. Można było podziwiać naprawdę tą koszykówkę, od której sami chcielibyśmy grać tak przez całe spotkanie, a na pewno kibice na koniec spotkania byli uradowani, bo jednak 20 punktów przewagi było. Co do takich spotkań, mówi się przeważnie, że przeważnie defensywa góruje nad atakiem. Przed tym pojedynkiem wy mieliście ponad 89 punktów na mecz. Mm-hmm. Rosa miała bardzo mało straconych punktów, jednak mimo wszystko to swoją średnią zrobiliście. Dlatego, tak jak powiedziałem, no, trzeba mieć koncentrację do końca. Rosa broniła się, starała się utrzymać tą koncentrację do końca. Nie udało im się. Dobrze, że myśmy jakoś tak zrotowali składem, że na końcówkę meczu zostało jeszcze trochę sił. Ja też, powiedzmy, nie przyznawałem się wcześniej w mediach. Ja praktycznie nie trenowałem przez cały tydzień z drużyną, ze względu na to, że byłem na terapii antybiotykowej. Ja to tak trochę powiem przewrotnie. Trener Igor Milicic przed konferencją prasową mówi, tylko nie mówcie, że Szymon nie trenuje. Także... No, nie, dlatego no, mówię, złapał mnie po prostu jakaś bakteria i miałem straszne problemy z migdałkami. Dopiero w piątek odbyłem, bo tak można powiedzieć, nawet nie potrenowałem dobrze, odbyłem trening z drużyną i chciałem im pomóc jak najlepiej. Według mnie nie wyszło to tak, jakbym bardzo tego po sobie oczekiwał, ale cieszy mnie to, że chociaż małą cegiełkę, jakiś mały wkład w zwycięstwo miałem. To, na ile mogłem, na ile starczyło mi sił, to dałem całej drużynie. I według mnie to jest najważniejsze, że czy jesteś zdrowy, czy nie. Ta drużyna ma taki potencjał, że nawet w ostatnich minutach potrafimy zewrzeć szyki i pokazać wszystkim, że jednak AZS Koszalin to AZS Koszalin. Patrząc na poszczególne spotkania, trener Milicic mówi, że no, kogo można się obawiać w każdym poszczególnym pojedynku. Zawsze wskazuje jakiegoś tam zawodnika, który jest czołowym strzelcem drużyny, który ma wpływ na drużynę. Przykładem jest na przykład John Turek, który w tym spotkaniu rywalizował z wami. Mówił, tego zawodnika musimy się obawiać. I w każdym kolejnym spotkaniu AZS pokazuje, że ci zawodnicy wcale nie są tacy groźni i tak mocno ich przypilnujecie, że w zasadzie żadnego wpływu na mecz nie mają. To chyba dobre ustawienie taktyczne defensywy zespołu koszańskiego. Na pewno jest to dobra taktyka. Z Igorem nieraz rozmawiamy, nie tylko ze mną, bo wiadomo, są też inni zawodnicy. W każdym meczu jest inny, powiedzmy, jest rozgrywający, jest skrzydłowy, jest center, jest jakiś wysoki. Przed meczem mamy odprawy, rozmawiamy na temat słabych, ale w szczególności mocnych stron zawodników przeciwnej drużyny. W tym meczu staraliśmy się powstrzymać dwóch, właśnie John Turek i Kamil Łączyński. Wiedziałem, że na pewno trener Kamiński, bo znam go z reprezentacji, będzie coś szykował specjalnego. Według mnie to, co szykował, to gra jeden na jeden, czy z góry,
czy z boku, ale twarzą do kosza, bo John Turek z reguły preferuje grę tyłem do kosza albo rzut, a w tym momencie starał się zagrać jeden na jeden przodem. Wiedziałem, że mogę się czegoś spodziewać. Dobrze, że chłopacy też mi pomagali. Początek troszeczkę był gorszy, bo rzucił mi 5 punktów, 2 plus 1 plus jedno wejście z boku. Wtedy poszła lepsza koncentracja, powiedzmy, z mojej strony, poszły zmiany. Chłopacy też pomagali, też przypilnowaliśmy go odpowiednio. Potem sama obrona nasza na pick and rollach, na ścięciach zawodników. To wszystko bierze się poprzez naszą pracę, poprzez pierw scouting, trener Zajder, którego pozdrawiam serdecznie. On robi nam scouting, potem Igor to analizuje, przedstawia nam gołe fakty, a my ten materiał potem przyswajamy i są czasami nawet tak zwane odpytywanka, tak? Czyli powiedzmy Igor zatrzymuje wideo i mówi, jak on gra, jak na przykład on preferuje w jedną stronę, w drugą, co jest jego mocną stroną, co jest jego słabą stroną. I tu nie chodzi o to, że dzieci w szkole, tylko chodzi o to, żebyś wiedział dokładnie, jeżeli wychodzisz na boisko i będzie zmiana, czy też nie, żebyś wiedział, co lubi twój przeciwnik, żebyś był jak najlepiej przygotowany. I cieszy mnie to, że potem w meczu, mimo że popełniały jakieś błędy, bo błędów nie da się uniknąć, potrafimy te wnioski, które postawiliśmy sobie i założenia przedmeczowe, realizować. Za chwilę dalsza część rozmowy. Najpierw to, co mieli do powiedzenia trenerzy i zawodnicy po meczu AZS-u Koszalin z Rosą Radom. Zapraszam na podsumowanie tego, co się właśnie działo w tym spotkaniu. Myślę, że tą czwartą kwartą pokazali, że potencjał w tym zespole jest ogromny, że potrafią grać w koszykówkę. Co już udowadniali w tych pierwszych 8 kolejkach Tauron Basket Ligi. A cóż, my znowu po raz kolejny z wymagającym i bardzo dobrym przeciwnikiem jesteśmy w stanie zagrać tylko 3 kwarty. Co smuci troszkę, bo taka sama historia była w Zgorzelcu. Dzisiaj powtórzyła się tutaj w Koszalinie. Wiemy, że musimy jeszcze nad wieloma rzeczami pracować. I szkoda przynajmniej tych ostatnich 3 minut, bo od stanu chyba 66-65. A drużyna, mieliśmy jeszcze rzut przy punktowym, jednopunktowym prowadzeniu, to było może 400 minut przed końcem, nie wiem. Pozwoliliśmy oddawać rzuty drużynie gospodarzy z wolnych pozycji, nie zbieraliśmy. No i skończyło się, jak się skończyło. Jeszcze raz gratulacje, dziękuję chłopcom za walkę, bo przez 3 kwarty dzielnie i mądrze graliśmy, natomiast zabrakło tego w 4 kwarcie. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Czy są pytania do trenera? Nie? Jeszcze jedno. Ja przeczytałem dzisiaj, że wywiad z sobą, że powiedziałem, że AZS Koszalin to przyzwoita drużyna. Ja nie powiedziałem, że przyzwoita. Powiedziałem, że bardzo dobra. Bardzo cenne zwycięstwo dla nas. Chciałbym mocno pogratulować swoim chłopakom. Też chciałbym pogratulować kibicom, którzy nas nosili w najtrudniejszych chwilach. Bardzo, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo Rosa Radom na czele z trenerem Kamińskim naprawdę grają bardzo, bardzo dobrą koszkówkę i są nie z przypadku w samej czołówce. Udało nam się specjalnie w ostatnie 3 kwarty wykonać nasze założenia w obronie, co cieszy, powiedzmy przynajmniej w porównaniu do ostatniego naszego meczu w Toruniu. Także jest poprawa. Mam nadzieję, że będziemy cały czas szli ku temu, że poprawiamy nasze błędy w obronie i że będziemy tym sposobem wygrywać mecz. Nie wyszliśmy dobrze w ten mecz, byliśmy trochę ospali. Musimy przeanalizować, czego to wynika. Nie trafiliśmy parę rzutów, ale nie można bazować całej gry na rzutach. Czasami będzie wpadało lepiej, czasami gorzej, ale agresywność i energia na boisku musi być od pierwszej do ostatniej minuty na najwyższym poziomie. Na szczęście szybko się udało zmobilizować, żeby zagrać z tą energią przede wszystkim w obronie, co w ostatecznym rozrachunku dało
dobry, pozytywny wynik. Chciałbym, żebyście zauważyli, oprócz naszych zawodników, którzy zdobywają punkty, że my wyciągnęliśmy wynik i zrobiliśmy przewagę, jak na boisku był Devon Austin i Gerrick Sherman. Dlatego i Piotr Dąbrowski. Także mamy zespół skompletowany, powiedzmy, z myślą, gdzie każdy zna swoją rolę i to, że Wyrban czy Wood czy Svensson mają, czy Mielczarek w dzisiejszym meczu więcej punktów, to nie oznacza, że są pierwszoplanowe postacie tego zespołu, powiedzmy przynajmniej w dniu dzisiejszym, bo tak jak mówię, wygraliśmy ten mecz obroną i w najważniejszym momencie na boisku przebywali Piotr Dąbrowski, Gerrick Sherman i Devon Austin, gdzie zrobiliśmy tą różnicę. Także mamy zespół 10-11 zawodników. Jak wróci jeszcze Szubarga, to będziemy zespołem z dużą indywidualności, który chcą się poświęcać dla zespołu. To jest najważniejsze. Tak jak trener powiedział, jest to drużyna z wielkim potencjałem, ale w kolejnym meczu mogliśmy pokazać, że z takimi drużynami potrafimy grać. Niestety gdzieś w tej czwartej kwarcie koncentracja nam uciekła, rozstrzelali się strzelcy, Koszalina. Nie potrafiliśmy temu zaradzić. Walczyliśmy jak mogliśmy, teraz trzeba tylko wrócić do Radomia, zobaczyć nasze błędy, poprawić i wygrać z Gdynią, ponieważ to dla nas bardzo ważny mecz. Na początku to był trudny mecz, wolno rozpoczęliśmy pojedynek, nie wykonywaliśmy swoich zadań, popełniliśmy kilka błędów, w drugiej połowie przestawiliśmy grę i ruszyło. To może nie był ładny mecz, ale w końcówce wszystko się ułożyło i odnieśliśmy zwycięstwo. Patrząc przez pryzmat tego, co powiedział Igor Milicic, w pewnym momencie, no oczywiście na konferencji tego kawałka nie puściliśmy, ale on mówi, że nie do końca trzeba patrzeć tylko na zawodników, którzy zdobywają punkty. Tak jak jest Quintel Woods, tak jak jest w tym meczu Goran Vrbanc, pan wcześniej, czy też Artur Mielczarek w tym spotkaniu. Trzeba patrzeć też na cały skład, na defensywnych zawodników, którzy świetnie w obronie weszli, tak jak sam wskazał Dąbrowskiego, Shermana, że cała drużyna w ten sposób rywalizuje. Tak na porządku. Nie pan, niech będzie Szymon już, niech to już zostanie tak między nami, że będzie Szymon. Powiem w ten sposób, są zawodnicy zadaniowi. Czasami jest tak, że w meczu może rzucić 20, nawet 30 punktów. I to wcale nie będzie wynikało z twojej agresywności, czyli z chęci gry jeden na jeden, z tak zwanego ciągu na kosz, tylko drużyna czy taktyka będzie pozwalała na to, że będziesz albo non-stop sam, albo powiedzmy będziesz realizował założenia taktyczne, czyli odpowiednia zasłona, odpowiednie ścięcie i tak dalej. I możesz to zdobyć, ale tak naprawdę dzięki kolegom. Bo tak, prawdę mówiąc, żebyś ty zdobył dwa punkty, może wyjątkiem jest Q, gdzie czasami możesz mu podać i po prostu zostać, on zrobi swoje, tak czy siak. Żebyś ty zdobył dwa punkty, tak naprawdę na to pracuje pozostała czwórka. Bo ktoś musi ściąć, ktoś musi gdzieś zostać, żeby nie poszła pomoc, ktoś ewentualnie musi ci podać, ktoś musi tą piłkę przekozłować i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami bywa tak, że jeden zawodnik, bo na przykład, nie wiem, pomagają z rogu, jest non-stop wolny i do niego idzie piłka. Jeżeli obrona na to nie zareaguje, to on może zdobyć kilka trójek, tak jak powiedzmy Mielczarek w tym spotkaniu. Mielony trzy razy praktycznie z rogu, powiedzmy z boku, rzucił za trzy, bo go odpuszczali, co było błędem kategorycznym obrony, bo już nie, w meczu... Nie oglądali meczu z Toruniem. Dokładnie, nie oglądali meczu z Toruniem. I tam by wiedzieli dokładnie, gdzie Artur jest groźny, tak? Czasami wchodzi Devon Austin i ma mecze, gdzie zdobywa 12-14 punktów, penetruje, wsady z góry robi, czy rzuca za 3 na bardzo dobrym procencie, a tak naprawdę gra 10 czy 15 minut, ale w swój wkład ma, bo też powiedzmy, kiedy on zmienia, z reguły zmienia powiedzmy Q, to od niego na pewno się oczekuje, w szczególności zbiórki, kontry, czyli biegania do szybkiego ataku i potem, no wiadomo, jeżeli my wypracujemy dla niego czystą pozycję za trzy, to jemu zostaje jedynie wyprostować ten nadgarstek i trafić. Co do Austina i Mielczarka, to można powiedzieć, to są tacy królowie bezpańskich piłek. Gdzieś tam, coś tam, gdzieś piłka poleci na parkiet, to zawsze jest Mielczarek albo Austin. Dokładnie. Każdy z nas walczy o tą piłkę i to jest najważniejsze w tym zespole, że jednak jest ta charyzma, jednak jest ten zapał. Sam nieraz nurkowałem po piłkę na parkiet, więc to jest najważniejsze. Przy
bym powiedział, na styku, mecz na styku jest. Przy bardzo małym wyniku i małej różnicy punktowej tego typu piłki robią tą różnicę. Czyli dwie, trzy takie piłki w meczu wygrasz, masz dwie czy trzy pozycje więcej, wygrywasz dwoma czy trzema, wiesz dokładnie wtedy, gdzie tkwił twój, że tak powiem, punkt postawienia w tym meczu. Czyli po prostu walka do samego końca o każdą piłkę. Co do samej budowy drużyny, jest tutaj w tym zespole sporo takich zawodników charyzmatycznych. Możemy powiedzieć o mocnym charakterze. Jesteś ty jako kapitan reprezentacji Polski, jest Artur Mielczarek, kapitan drużyny. Jest Quintel Woods, który może być absolutnie liderem, jest Dante Swenson. Jak taki zestaw mocnych charakterów skonsolidować i stworzyć z niego drużynę? Przecież jeszcze Krzysztof Szubarga dojdzie do drużyny, który też zaczął. Do grzecznych zawodników nie należy. Każdy z nas może nie jest aniołkiem, ale tak naprawdę my nie jesteśmy aniołkami na parkiecie. My zrobimy wszystko, żeby uprzykrzyć życie naszym przeciwnikom. Będziemy tak zwanie gryźć parkiet, nie tak jak Suarez gryźć kolegów po fachu, tylko gryźć parkiet i to się przekłada na naszą agresję. Ale agresja przeciwko przeciwnikom. Wiadomo, czasami może i będą jakieś spięcia gdzieś na treningu i tak dalej, ale według mnie cała drużyna stanowi fajny kolektyw, bo naprawdę jesteśmy, żeby to źle nie zabrzmiało, fajnymi chłopakami. Fajni chłopacy to znaczy w porządku, dogadujemy się, każdy potrafi pójść, ustąpić miejsca drugiemu, jeżeli jest to oczywiście dla dobra drużyny. I tylko taka drużyna, w której moje ego, moje ja zejdzie na drugi plan, bo jednak dobro drużyny jest najważniejsze, tylko według mnie taka drużyna będzie potrafiła odnieść sukces, bo koszykówka jest sportem zespołowym i tutaj wygrywają drużyny. I jaka jest rola trenera w takiej sytuacji? Uspokoić, poukładać, znaczy, nie, na krzyknąć, pewno... wzmobilizować? Nie, no, mówisz tak, jakby powiedzieć, nie wtrącaj się, tak? Nie, no, nie, bez przesady. Igor to bardzo dobrze robi, bo wiadomo, czasami nas okrzyczy, mówiąc delikatnie. Czasami podejdzie, pogada, powie coś konstruktywnego. Też od niego zaczyna się, że tak powiem, ustawienie taktyki. Wie dokładnie, jakich ma zawodników. Mówi nam, czego nas oczekuje w trakcie spotkania. Jeżeli są jakieś ogniska, bym powiedział, ogniska zapalne lub jakieś sytuacje, które nie do końca są w porządku dla drużyny, stara się automatycznie od razu z miejsca to ugasić, żeby potem nie było większych problemów. Więc mówię, Igor też robi bardzo dobrą robotę, mimo że na pewno na nim ciąży ta największa presja, tak? No jednak trener jest najbardziej rozliczany jak gdyby z wyników drużyny. A w tym momencie wydaje mi się, że zarząd, kibice i nikt nie powinien mieć ani pretensji do Igora, ani pretensji do nas. I mam nadzieję, że w ten sposób będziemy dążyli dalej i nie przydarzy nam się tak zwana zadyszka lub jakiś, że tak powiem, moment dekoncentracji, bo szkoda by było tej całej naszej pracy, którą dotychczas wykonaliśmy. 10 najciekawszych akcji z meczu AZS Koszalin Rosa Radom, także podsumowanie całej kolejki, tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań.
to niemal wszystkie wyniki 9. kolejki spotkań, a ZS Koszalin pokonał Rosę Radom 87-69. Tref Sopot przegrał we własnej hali z Jeziorem Tarnobrzeg 79-81. Trwa zwycięska seria Jeziora Tarnobrzeg. Polfarmek z Kutno pokonał King Wilki Morskie Szczecin 70-65. Anwil Włocławek odniósł wyjazdowe zwycięstwo nad Wikaną startem Lublin 91-77. Stelmet Zielona Góra pokonał Energę Czarnych Słupsk 79-70. Asseco Gdynia pokonało Polski Cukier Toruń 65-57. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał we własnej hali z Turowem Zgorzelec 86-92. Do rozegrania pozostał mecz Śląska Wrocław z Polfarmą Starogard Gdański. W tabeli prowadzi Turów z kompletem 18 punktów, 17 punktów i druga lokata AZS-u Koszalin. Na trzecim miejscu Rosa Radom z 15 oczkami, tyle samo ma Stelmet Zielona Góra. 15 punktów ma także Śląsk Wrocław i do rozegrania jedno spotkanie. Asseco Gdynia 14 punktów, tyle samo Polfarmex. Po 13 mają Tref i Energa, po 12 Polski Cukier i Jezioro. 11 punktów mają Anwil, King Wilki Morskie Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza, Polfarma i Wikana Start Lublin. Program 10. kolejki. AZS Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Polfarmą Stargard Gdański. Rosa podejmie Asseco, Wikana zmierzy się z MKS-em, Polfarmex podejmuje Trefla, Anwil zmierzy się z Energą, Jezioro podejmuje Stelmet, Polski Cukier zmierzy się z King Wilki Morskie Szczecin, Turów Zgorzelec Śląsk Wrocław to ostatnie spotkanie tej kolejki. Co do minionej kolejki trzeba powiedzieć, Jezioro Tarnobrzeg, zespół, który po waszym spotkaniu, gdzie dostał ostre lanie, wystrzelił i w tej chwili jest nie do zatrzymania. Ja powiedziałem dosadnie po meczu z Jeziorem Tarnobrzeg w Tarnobrzegu. Ta drużyna będzie wygrywać mecze. Natomiast drużyny, które będą przegrywać z Tarnobrzegiem, to będą te drużyny, które ich zlekceważą. Bo oni mają naprawdę bardzo dobry atak, mają duże problemy w obronie. Jeżeli zlekceważysz i nie podejdziesz na 100% dobrze skoncentrowany do meczu, to ten pojedynek możesz przegrać. Pokazali ich, powiedzmy, w Trójmieście, gdzie pierw pokonali Asseco, potem u siebie Szczecin i teraz w trzeciej kolejnej, że tak powiem, pojedynku znowu wygrali z Treflem i to znowu na wyjeździe. Drużyna ma potencjał, dla nich całe szczęście, bo powiedzmy odbili się od tego dna, zostawili tam Lublin i inne drużyny za sobą. Wszyscy się z nich śmiali, tak naprawdę w listopadzie oni się śmieją z innych. Co do najbliższej kolejki, wygracie z Polfarmą Starogard Gdański. Tutaj nie jest w tej chwili taki rywal, którego można się w jakiś sposób bardziej lub mniej obawiać. Nie można lekceważyć. Nie można lekceważyć. Tak jak Asseco powiedzieliśmy, zlekceważyło Tarnobrzeg i Tarnobrzeg pokazał im lekcję koszykówki. Oglądałem mecz zresztą z Treflem, gdzie na 14 sekund przed końcem spotkania, przegrywając dwoma, mając ostatnią piłkę w meczu, na 14 sekund przed końcem Johnson bodajże wziął piłkę, zrobił kozioł i z 9 metrów trafił za 3. Więc to są drużyny, no, po których możesz się spodziewać wszystkiego. I tak samo Polfarma Starogard. Znam bardzo dobrze trenera Jankowskiego. Jakieś kilka tygodni temu z nim akurat rozmawiałem. Wiem mniej więcej, jak przygotowuje on zespół taktycznie do spotkań i tak dalej. Cierpi na pewno z tego, bo chciałby mieć może jeszcze lepszych zawodników i tak dalej, ale tej drużyny nie można lekceważyć. Ta drużyna mimo swoich jak gdyby jakichś pewnych braków, może i personalnych, braków kadrowych, braków umiejętności, to jest groźną drużyną. Ostatnio w ostatniej kolejce chociażby Dąbrowa Górnicza przegrała co prawda z Turowem Zgorzelec, ale w ostatnich minutach. No, mecz się dotoczył praktycznie do ostatnich minut, ale co do meczu, który w zasadzie w jakiś sposób też pokaże potencjał ekip, to Turów ze Śląskiem Wrocław, to spotkanie chyba na pierwszy plan się wysuwa w tej kolejce. Jak najbardziej. No, dla nas jest to na pewno będzie kluczowe spotkanie z Turowem później. Niech te dwie drużyny na razie tam biją się o te swoje pierwsze miejsce. My po prostu po cichu jesteśmy za plecami. Jak się wymęczą. Dokładnie. My robimy swoje. Będziemy się starać bić o najwyższe cele. Mówię, niech oni tam się męczą o te pierwsze miejsce, a my mam nadzieję, że za pleców wyskoczymy na samym finiszu. I zdobędziemy to, co każdy tak pragnie tutaj. No zobaczymy, to przed nami. W ten weekend 9. kolejka spotkania AZS Koszalin mierzy się na wyjeździe z Polfarmą Starogard Gdański. Turów Zgorzelec, Śląsk Wrocław. Taki bardzo ciekawy dla kibiców pojedynek. Na pewno tutaj w Koszalinie będziemy obserwować, jak rywalizują ze sobą bezpośredni konkurenci naszej drużyny na podium w tej chwili.
Tauron Basket Ligi. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Ekstraklasy. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie. Dzisiaj i moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk, AZS Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień.